Myśl 590. Są tacy obywatele w narodzie, którzy myślą, że nadzorowanie człowieka poprzez naukę może zmniejszyć problemy i cierpienia. Dzisiaj nikt w te bajki nie wierzy. Cywilizacja pozbawiona miłości i wiary w rodziców stworzycieli wytwarza nowe choroby i podziały na świecie. Jednych chorób uniknięto, ale na ich miejsce powstało 100 nowych. Nauka ze swym potencjałem niebezpieczeństw, jakie z sobą niesie, wysłała więcej osób na drugi świat niż wszystkie wojny na świecie. Chemia zatruła środowisko naturalne. Próby nuklearne zrobiły swoje. O freonie wszyscy wiedzą. Podboje kosmiczne, rakiety rozdzierają ozon. Słowa ojca Pio. Dziury ozonowe nie są zasługą ludzi pierwotnych, ale polityki i naukowych eksperymentów, darem nowoczesnych patentów. Czy nie taka jest prawda? Nie próbujmy tych faktów zrzucić na mrówki czy bociany, albo ryby w morzu. Trzeba nad tym się zastanowić. Przekonywać polityków, naukowców, że to nie jest najlepsza droga. Czy poprzez naukę można znaleźć swoją miłość życia, albo poznać Boga? Nie można. Więc miejmy oczy szeroko otwarte i nie poddajmy się tak łatwo mechanizmom zatruwania duszy, świadomości, która niczego innego nie pragnie, jak przyjemności, prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Wiem, Boże, że zawsze mnie inteligentnie podchodzisz, lecz nigdy nie wiem, kiedy me serce podniecisz, a kiedy podłożysz mi przysłowiową nogę. I tak zawsze wygrywasz w tę grę ze mną, więc jestem spokojny i cierpliwy w nieskończoność nieskończoności. Kocham Cię bezgranicznie i bezinteresownie, dlatego często fiksuję i wariuję, by Ciebie zrozumieć pod moje wymogi. Przepraszam Cię za moją infantylność, ograniczoność intelektualną i duchową. Dusza jest niezniszczalna, ale można ją zarysować. I to się stało. Dlatego tu jesteśmy. Ojciec Pio mówił mi, że dusza ma skazę. Stało się to na początku jej drogi, kiedy szła w projekt kosmosu niezależnego od nieba. Wtedy, kiedy uniosła się swoją wolnością i pychą przed swoim Stwórcą, a który nikomu nie dał się odczuć jako Stwórca dusz, by nie zrażać nikogo swoją potęgą. Cała mądrość życia, zbawienie, teraz polega na tym, by się odczarować i powrócić do pierwotnej miłości. Dopóki tego nie zrobimy i z powrotem nie staniemy się samą miłością, będziemy nadal używać czołgów, myśli ego, by walczyć o byt w tym kosmosie z innymi. Zbawienie, wyzwolenie, nirwana polega na jednej sprawie: stać się samą miłością. I tego mnie uczył ojciec Pio przez 35 lat, do dzisiaj zresztą. Inne drogi są fałszywe. Nic innego nie ma znaczenia. Ani klasztory, ani regułki, ani komunie święte, ani sutanny, ani kreacje ślubne, brzydkie czy piękne ciało. Trzeba stać się samą miłością. Wtedy wszyscy powrócą do oryginalnego szczęścia, nie musząc się wcielać po miliony razy na różnych planetach. I jeszcze nie wiadomo, czy wcielenie pomoże, czy zaszkodzi. 90% naszych żyć zostało zmarnowanych, straconych. Ojciec Pio mówił mi, że i na Ziemi prawie nikt nie idzie do nieba po śmierci, bo nie stał się jeszcze samą miłością dla wszystkich. Koniec, kropka. Taka prawda. Jeżdżenie do Indii, szukanie wyjątkowego guru,
czy ciekawych duchownych w chrześcijaństwie nic nikomu nie da. To trzeba zrozumieć. Największa siła sprawcza tkwi w nas. Od nas wszystko zależy, ale trzeba coś wiedzieć na ten temat, by nie dać się manipulować religiami, ateizmem, partiami, socjobiologią itd. Bajka. Gdzieś daleko w kosmosie jest wysepka, na której nigdy nie zapada noc. Wysepka jest tak śliczna, że noc do niej by nie pasowała. Opływa w piękną zieleń, pachnące kwiaty, bogate nabrzeża i piaszczyste plaże, omiatane delikatnymi falami błękitnego morza. Mieszkańcy uroczej wysepki nie potrzebują snu, nie muszą jeść, a więc praca nie jest im do niczego potrzebna. Nie znają żadnych obowiązków. Wysepka kocha swoich mieszkańców i daje im wszystko, czego tylko zapragną. Żyją więc bez ograniczeń. Zachwycają się krajobrazami, wschodami i niecałkowitymi zachodami pomarańczowego słońca. Czas spędzają na zabawie i filozoficznych rozważaniach o życiu. No tak, małe przeoczenie. Jedynym pokarmem, którym stale się delektują, jest romantyczna miłość. Wysepka to uwielbia i robi wszystko, by miłość zawsze rozkwitała. Mieszkańcy Ziemi również mają taką cudowną wysepkę. Tylko w której bajce ona jest? Bohater w ciemności. Zaciągnęły się niezmierzone okresy śledczych sztandarów. Zdyscyplinowane fantazje niedouczonych przerażająco fascynują i przechodzi stopniowo religia w pogrzebany autentyzm. Rozpoznajemy siebie w nicości i w mistyce niewiary pogrążamy nasze zmysły. U źródeł totalitarnych nadziei oczekujemy skołowaciałego milczenia, a miłość dla nauki zabija nas bagnetem sugestii. Wydaje się nam, że żyjemy, kiedyśmy już dawno zwątpili. Pusty pistolet, czy znajdę siłę, by strzelić w próżnię? Cudzoziemcem niewiary jestem i bohaterem w ciemności, ale to się skończy. Zakwitnie jeszcze nadzieja. Zdobywanie wiedzy na temat, jak powinna promieniować miłość, to bardzo istotna sprawa. Wiedza nieustannie reguluje nasze postawy względem siebie i otoczenia. Im większa wiedza z zakresu miłości, tym większa doskonałość, większe dobro i harmonia. Im więcej wiesz w tym obszarze, tym jesteś większy. Słowa ojca Pio. To znaczy, szerzej kochasz. Takiej wiedzy należy szukać wszędzie, w książkach, w rozmowach, sztuce, w filmie, w przyrodzie, kosmosie, na duchowym odkrywaniu świadomości. Od miłości nie da się uciec, gdyż ona jest podstawą naszej egzystencji. Każda dobra myśl, każda rozmowa sympatyczna, każde przytulenie to miłość. Nic innego. Pragnienie postępu jakiegokolwiek to miłość. Miłość chce, aby wszędzie i wszystkim było dobrze, by szczęście było pod ręką, nawet w tak trudnych warunkach, jakim jest życie na naszej planetce, kołchoźniczej Ziemi. Pycha ma gigantyczne wymiary i nieprawdopodobne moce wyniszczania. Przeciwieństwem pychy jest łagodna i wyrozumiała, cierpliwa miłość. Miłość nigdy nie daje się sprowokować do agresji i nieodpowiednich czynów. Na tym ona polega.
poza cierpliwością, jeśli odpowiednio z miłością się obchodzimy, rozpala ona w duszy same rozkosze. Miłość jest wciąż mało doceniana, mało kochana. Możemy sobie mówić na temat prawdy i życia miesiącami. Na końcu i tak padnie stwierdzenie, nie zna się kompletnej prawdy, a problemy nadal pozostają. Chociaż nie wiadomo, jakbyśmy się starali, całej prawdy nie jesteśmy w stanie poznać. Jeśli nie przyjmiemy naszych rodziców, Boga, jako źródła wszelkiego życia materialnego i duchowego, zmarnujemy czas na domysły. Poszukiwania prawdy poza miłością nie dadzą żadnych rezultatów. Napiszemy tomy książek i nic to nie pomoże. Źródło zakotwiczone jest w myślącym sercu, jednakże możliwości swobody myślenia może zakłócić odbiór źródła i najczęściej tak bywa. Prawda jest poznawalna, lecz należy użyć do tego celu trochę otwartości i pokory. Wobec tajemnic nie można stawać okoniem. Co to da? Trochę szacunku do Boga i pokory wobec siebie. Z kontaktu z ludźmi rodzi się miłość i przyjaźń, dobro wspólnoty i harmonia społeczna, bo kontakt z człowiekiem to kontakt z duszą. Tak na to trzeba spoglądać. Nieważne, że ktoś jest nieprzyjemny. Taki jest, bo nie rozpoznał jeszcze przyjemnej, miłosnej swojej duszy. Używa tylko logiki. Dusza nie jest logiczna. Ona widzi wszystko w pięknych kolorach i to jej sprawia radość. A o radość przecież chodzi. Dlatego dusze, co się już rozpoznały rozumem, są bardzo tolerancyjne, otwarte, szalone w czynieniu dobra. Są miękkie jak masło i łatwo je oszukać. Ale dla takiej duszy to żaden problem. Ona ufa dobru, nawet jak jest oszukiwana, ale dystans odpowiedni ma do siebie i do wszystkiego, bo czuje, gdzie żyje, w jakim kołchozie kosmicznym, który sami sobie kiedyś urządziliśmy. Mądra dusza zdaje sobie z tego sprawę, potrafi przymrużyć oko na wiele spraw. Kochasz prawdziwie, bo uwolniłeś się od uzależnień prawd i mistyki innych. Zaufać można tylko dobremu sercu, które nie szuka wyłącznie siebie, ale widzi troski i potrzeby drugich osób. Prawda jest dla wszystkich tak jak miłość. Wszystko poznamy i wszystkich pokochamy. Musimy mieć na to trochę czasu, aby moce się zrównoważyły. Jeśli uda nam się zauważyć u siebie nieodpowiednie koncepcje i myśli prowadzące donikąd, na przykład do niepokoju, powinniśmy zastanawiać się, jaka istnieje droga do pełnej radości i satysfakcji. Ona zapewne jest. Trzeba jej poszukać, nawet tak od niechcenia. Potem przekonać się, co jest lepsze i korzystniejsze dla mnie. Na pewno trzeba kierować się wolnością dla każdych wyborów, nawet gdyby to był wybór zła. Ale i zło można opętać wolnym dobrem. Wszystkiego można dokonać. Myśl i serce to potęga. Ziemska nauka jest dopiero w powijakach. Poza tym, co komu z nauki i pieniędzy, jeśli może w każdej chwili doznać nieszczęścia i być fizycznie wyeliminowany z gry? Nauka, a serce duchowe, to jednak dwie różne zupełnie sfery istnienia. By wytworzyć naukę, należy użyć świadomości.
bez centrum świadomości nie ma nic. W tej chwili jesteśmy zdani na słabe materialne ciało i na ludzką wiedzę. I z tymi aspektami dusza musi się na razie borykać, a właściwie odnajdywać przy pomocy takich marnych narzędzi samą siebie. Ale warto drążyć, warto wywiercać w materialnych cząsteczkach dziurkę, ażeby zobaczyć przez nią chociaż odrobinę pełni życia, której się spodziewamy jako świadome siebie indywiduum. Rozprawiam o wszystkich rzeczach, ale pamiętam, że podstawa wielkiej szczęśliwości pozostaje wciąż przede mną. Czekam. Świat opanowany jest przez myśl. Nikt nie zna jej istoty działania. Tworzymy cywilizację, kulturę, różne dobra, komputery, wieżowce itd. A czyni to świadomość, o której nikt nic nie wie. Ciekawym i tajemniczym zagadnieniem jest ta nasza świadomość. Niezwykła planeta. Może warto na niej wylądować i rozglądnąć się co nieco. Zapewne są tam słoneczne plaże bez opłat i wspaniałe zabawy. Poznanie duszy płynie dzięki poznaniu ciepła miłości. Filozofowanie mąci tylko umysł i na nic się nie przydaje. Serce nie potrzebuje filozofii, ale relacji z miłością. Jakkolwiek ją rozumiemy, ukojenie, błogość, spokój i atrakcyjne stroje miłości czynią nas szczęśliwymi. Filozofia dobra jest dla ludzkiego umysłu, który nie zna miłości, więc produkuje różne koncepcje, ideologie, by zadowolić swoją niewiedzę. Ego nie lubi intelektualnej pustki, więc coś sobie wymyśla. Nawet chorą władzę, dyktat liberalny, sekciarski i okrutne wojny. Z duchowości nie można tworzyć zawodu. Dusza to nie robotnik. Dusza jest odkrywcą piękna i szczęścia. Miłość nie jest zawodem, ale samą esencją życia. Niemniej, aby czynić dobro, które przybliża mnie do miłości, przydają się dobre nawyki. Nie jest nic nieodpowiedniego w tym, kiedy uczymy się dobrych nawyków. Kultura zawsze popłaca we wszystkim. Kulturą wchodzimy w zasięg miłości. Życie otrzymam wtedy prawdziwe, kiedy zacznę zmagać się z własną śmiercią. Kiedy przebiję dno rozpaczy nadzieją, wyjdę z drugiej strony radosny. Każdy o tym jest przekonany, że tak będzie. Bo nikt nie chce umrzeć na wieki. Niebytu i pustki przecież nie ma. Nie ma takiej możliwości, aby istniały. Tylko teoretycznie. Jeśli nawet teoria próbuje ją określić, już w tym momencie jej zaprzecza. Ktoś, kto wyprowadza wzory o pustce, myślami ją wypełnia. Dlatego, co sobie wymarzymy, to osiągniemy. Ale nie pustkę i nie niebyt, bo one pozbawione są rozkoszy życia. Świat jest tworzywem czynienia radości i przyjemności. Ten wzór, choć niedoskonały, nadal można poprawiać w sobie, a następnie osiągnąć wieczność. Jezus o tym cały czas opowiadał. Oddycham, bo nieczysta inteligencja skazała mnie na tlen. Jak pokonać tlen? Zmieniając inteligencję na mądrzejszą, otwartą na duchowe korzyści, ale to przyszłość. Kosmos materialny jest świadomością pozamykaną na bezinteresowność.
Nawet natura nie popuści. Jest bezwzględna, choć tak piękna na zewnątrz. Grawitacja zawsze będzie ciągnęła w głąb Ziemi. I choćbym nie wiem, ile pięknych słów do niej wypowiedział, nie zmieni zdania, poza lewitacją i silnikami antygrawitacyjnymi. Gdy poprosisz naturę o cokolwiek, nigdy tego nie jest w stanie spełnić. Nie posłucha cię. Naturę można pokonać tylko cudem. Inaczej się nie da. Lecz im więcej czystej mądrości i inteligencji w naturze, tym ona jest przyjaźniejsza. Na przykład nasze ciało to taki osiołek, którego zawsze trzeba popychać wolą do przodu. Musimy to wszystko wytrzymać. Kiedyś dzięki miłości to się zmieni, ale w kosmosie nigdy. Bo kosmos nie jest dziełem Boga, ale jego dzieci, które go stworzyły jako alternatywne, pozbawione Boga niebo. Tu rządzą drakońskie prawa, założone przez obce, upadłoanielskie cywilizacje. Miłość je pokonuje. Ale każdy sam musi starać się odzyskiwać płatek po płatku swojej zranionej przed wiekami duszy. Nigdy nie byłem obojętny na to, co się działo kiedyś i co się dzieje teraz. Jak wszyscy, walczyłem o wolność i sprawiedliwość. Aniołowie, zomowcy, również i do mnie strzelali ze swoich nabojów, ale jakoś kule mnie omijały, dlatego nadal mogę pisać swoje przemyślenia. Starcie się kultur różnych poglądów, systemów religijnych z pominięciem tolerancji i miłości przede wszystkim kończy się zawsze czymś niebezpiecznym. Wyniszczaniem wszystkiego. Tego należy uniknąć. Powoli uczyć się systemu dobra i miłości pozapoglądowo, gdyż miłość jest jedna i ta sama dla wszystkich. Doprowadza ona do szacunku, wolności, spokoju, współistnienia. Bez mówienia o tym, czym jest miłość, nie unikniemy konfliktów. Pozytywna edukacja zrobi swoje w czasie. Suchemu prawu zawsze stawia się opór. Nikt takiego prawa nie lubi. Pocznie się ono w końcu bić o wolność, a walka nie ma nic wspólnego z wolnością, bo w ten sposób zabiera się wolność innym. Dlatego tak ważne, by uczyć miłości. A reszta dokona się sama w naszych umysłach, co spowoduje mądrość, tolerancję i przyjaźń między ludźmi i narodami. Miłość to przebaczenie i braterstwo w każdym wymiarze. Brak integracji serc wokół twórczości dobrej woli to kolejna wojna, kolejne wstrząsy ekonomiczne, religijne. System życia musi się oprzeć na miłości powszechnej, której przewodzi prawdziwy monarcha, łagodne serce. Tylko serce pokaże mądrą drogę do współżycia wszystkich ze wszystkimi, bo uczy tolerancji i nieprzekonywania się wzajemnego w sferze religijnej i politycznej. Dyktatorstwo polityczne, religijne, ale także prywatne przekonania nie mogą być powodem do rozpoczynania działań destrukcyjnych. Serce to wyklucza. Możemy się przekonywać tylko do jednej najcudowniejszej wartości, dającej przyjemność i spokój, to jest do miłości. Gdy się żyje z miłością w sercu, wtedy można wszystko czynić, co się chce, a miłość już wie, czego pragnie. Dzisiaj jestem gorący
jutro zimny. A to dlatego, że moja dusza nie widzi dokładnej perspektywy. Horyzonty oczekiwań i nadziei ciągle wymykają się. Dusza w świecie jest prawie ślepa. Nie radzi sobie z życiem, a przecież tego nie chce. I to, że nie godzi się z marazmem i zastojem, jest jej wielką chwałą. Już z tego może mieć ogromne pociechy. Boże, jak Ty mnie słodko oszukujesz. Idę spać i śpię, a przecież dusza nie śpi. I co ma wtedy robić? Nawet nie wiem, co we śnie wyczyniam. A może podczas snu mój anioł, partner, stróż, oczyszcza moją duszę z brudu, jaki złapałem w ciągu dnia? Coś mi się wydaje, że tak jest. Zamiast być dealerem narkotyków i dopalaczy, spróbuj zostać dealerem miłości bezinteresownej. Więcej na tym zyskasz. Odloty z narkotyków nie mają swojego odpowiednika w boskiej romantyce miłości, gdyż ekstazy miłości są o wiele wyższe. Lepiej się uzależnić od miłości niż od czegokolwiek innego. Miłość nie zagraża w niczym, nie niszczy zdrowia, przeciwnie. Doskonałość jest siłą niezależną od praw, statusów i systemów politycznych, niezależna od wiary w obłudne systemy, niezależną od nakazu czynienia zmanipulowanego dobra. Dlatego też człowiekiem niezależnym można zostać w każdym systemie panującym na ziemi. Łatwiej jest to osiągnąć w zespole tam, gdzie rządzą prawa prawdziwej miłości. Dobroć, miłość to żadna polityka, żadne przynależenie do jakiejkolwiek organizacji czy nawet do wspólnot parafialnych. To nie kwestia zawodu, przepisów, ślubów i tak dalej. Dobre serce to coś innego. Inny świat, który poznajemy od wewnątrz. Jeżeli są ludzie o przeróżnych orientacjach i gdy zależy im na spokoju, równowadze i szczęściu w życiu, to jedyną orientacją musi być miłość. Żadna wiedza i poglądy ideologiczne nie są w stanie się do niej nawet zbliżyć. Jeśli ufasz swemu kochanemu sercu, które przewyższa możliwościami ciebie samego, to nie daj się zwariować niczemu z zewnątrz. Rozróżniaj czas i odpowiednio ustaw się do życia, aby nie zmarnować szansy rozwoju duchowego. Daj się prowadzić dobru we wszystkich okolicznościach życia i nie narzekaj, że ci ciągle czegoś brakuje. Masz życie. To jest twój pierwszy dar, którego nigdy ci nie braknie. Umiej go tylko wykorzystać, a zrobisz to, kiedy skupisz się na swoim twórczym dobru, by być również dla innych, tak jak dla siebie. Odwieczna skaza na duszy robi nam przy tym dużo kłopotu. Pomimo walki z samym sobą, można jakoś się jednak duchowo rozwijać. Liczy się wszystko, co przetworzy świadomość w tej rzeczywistości na duchowe obrazy zakotwiczone w nadziei i wierze. Życie stanie się w miarę lekkie, jeśli lekko i z góry je potraktujemy. Nie można dopuszczać do tego, aby życie nas niszczyło. Życie samo w sobie, w tym nieudanym kosmosie, ma tendencję dominacji nad nami. Trzeba stawiać temu opór, by wyłuskać od zakamuflowanego życia wiedzę i spokój.
Cywilizacja, która idzie w kierunku tworzenia dobrobytu materialnego i humanizmu bez miłości, tworzy wszechstronne warunki do tego, by w całym wymiarze być niezdolną do miłości bliźniego. Więcej w naszej konsumpcyjnej cywilizacji jest makijażu niż żywego piękna i współczucia. Ryzykujemy tak wiele, ale można to zmienić. Nie patrzmy na polityków, naukowców, lekarzy, artystów, nawet na mistyków. Róbmy sami dobrze i miłujmy, a pokój i szczęście powoli będzie wracał na salony. Serce. Serce istotą życia. Serce ducha obraz. Serce iskra boska. Serce aniołów mieszkanie. Serce uczuciem promieniuje. Serce tęskni i wzdycha. Serce miłością goreje. Serce boski zapach wdycha. Serce dobrocią obdarza. Serce rany koi. Serce innych za większych uważa. Serce śmierci się nie boi. Serce wszystkim przebacza. Serce łaskawe uprzejme. Serce siebie ogołaca. Serce bez wyjątku kocha. Serce radosne, spokojne. Serce Boga sięga. Serce zgodne i utulone. Serce na ludzi nie przysięga. Serce istot niebieskich doniosłość. Serce wolnością wszechwolne. Serce niosące światłość. Serce miłością pulsujące. Serce zmysłem rozkoszy. Uważam, że dopiero czarująca prostota chwili, jak zachwycająca piosenka, stawia naszą duszę w polu nad świadomości. Wymuszane spojrzenie na rzeczywistość nieco spłaszcza obraz tej chwili. By zrozumieć prostotę nad świadomości, potrzeba poszukiwań sensu we wszystkich kierunkach rzeczywistości, kończących się jednak na pokorze, osobistym doświadczeniu istoty, która pozwoliła nam być. Być znaczy jednak wiele. I tu się zaczyna odyseja kosmiczna. Skomplikowanie rzeczy będzie jednak powoli się wycofywać. By ostatecznie sprowadzić zrozumienie piękna w największej swej esencji lekkości, w najczystszej prostocie odczuwania. Mistyka tak ma. Nie ma lekko. Prostoty, największego skarbu w nas samych, trzeba szukać. A kiedy się ją znajdzie, schować głęboko w sercu, bo z niej rodzi się zaufanie Bogu i przyjemność życia. Dobro i miłość są generalną zasadą światów niebiańskich. Na ziemi dobro i miłość raczej się zdarzają, niż żeby były tu na stałe. Jedni nie chcą, inni nie potrafią, a jeszcze inni nie są wyedukowani do czynienia dobra i miłości. Słowa Ojca Pio. Jeśli ktoś łamie zasady tego piękna, rodzi się antykultura, smutek, żal, pretensje, łzy. Już miliardy lat tego właśnie się uczymy. W końcu się nauczymy i dojdziemy do nieba. Każda myśl zmierza ostatecznie do szczęścia. Właściwie szczęście mamy w środku. Myśl krąży wokół niego, aż spowoduje wyładowanie w duszy. Ważne, aby myśl potrafiła jak ptak siąść do tego gniazda rozkoszy. Co zobaczymy,
co usłyszymy fajnego, melodię i tak dalej, cieszy w środku, w sercu. Każdy dotyk duszy cieszy. Masz słaby nastrój? Oglądniesz ciekawy film lub posłuchasz piosenek, pójdziesz na rekreacyjny spacer i już na duszy lżej. Niebo przyjemności i zadowolenia można samemu wywoływać. Przy użyciu różnych metod ważna jest inwencja, chcenie, pomyślunek i wyobraźnia, jaką zawsze mamy przy sobie. Mistyka unosi nasze przyjemności coraz wyżej. Indywiduum potrzebuje szczęścia drugiego indywiduum, inaczej się rozleci, jak gwiazda na niebie. Zdobycze inteligencji przyczyniają się w prostej linii do dalszego rozwoju i rozszerzania świadomości. Jest to najprawdziwsze perpetuum mobile, którego kreacją jest wolność i pragnienie coraz więcej, aż w nieskończoność miłości. Wypatrywania. Z okna patrzysz w niebo pokryte mozaiką abstrakcji. Wyszły na niebo szczęśliwe godziny i uwierzyłem w Boga. Dawne zbolałe oczy wypatrywały Ciebie w czas dobry i niedobry, w chwilę wschodu i zachodu. Wierzyłem, że wszystko może się spełnić. Schyliło się więc niebo nisko, bardzo nisko. O szyby walił deszcz ze śniegiem. W bólach ten kształt prawdziwy się zjawił w godzinę przeznaczenia. Odsłoniło się niebo i weszło piękno na świat, które poznałem. Uśmiechnął się Gabriel, urzeczony planem roztoczył swoją miłość i pobłogosławił. Zasrebrzyły się stoki, ptasi głos zaświergotał radosną jutrzenkę. Wyświergotał, że trzeba iść. Rośnie więc sad szczęśliwości. Wrzeźbiony dobrą myślą wśród gwiazd, rośnie sad, co przygarnia te same drzewa, aby znów wyrosło to, co jest przeznaczone. Człowiekowi trudno jest żyć bez wolności i tak samo trudno żyć bez informacji. Wiedza, informacja są w sumie wypadkową wolności, to zazębienie bardzo ściśle do siebie przylegające. Człowiek współczesny osiągnął bardzo wiele. Rozświetlił sobie drogę, poszukując znaczenia życia, rozwijając nieustannie swoje umiejętności. Prawie sam stał się słońcem. Kiedyś nie było to możliwe, jak pokazała nam historia. Choć w dalekiej prehistorii różnie to bywało. Skok przeogromny, szczególnie w 100 ostatnich latach. Można powiedzieć, że skok epokowy następuje obecnie co 20 lat. Słowa ojca Pio. Człowiek uczynił wielki skok w technice, odkryciach, projektowaniu, prawie, farmakologii. Rozwinął demokrację, umocnił wolność i spojrzał na świat z jeszcze innej strony niż dotychczas. To wszystko to triumf rozumu i rozsądku. Triumf, jakby na to nie popatrzeć, ducha. Ale problemy pozostają. Jeszcze czegoś brakuje, by mogło być bosko. Dotrzemy powoli do tych informacji, jeśli wcześniej nie rozwalimy planety. Co może być najbardziej istotne w życiu człowieka na Ziemi? Wydaje się, że oprócz komfortu życia, przyjemności, radości i niezliczonych form miłości, to
to chyba istotna jest wolność i dostęp do informacji. Dostęp do wiedzy o przeprowadzanych badaniach i eksperymentach z różnych dziedzin życia. Informacja daje zadowolenie człowiekowi. Informacja wnosi rozwój, gotowość na otwarcie się na ducha, ale czasem wiedza wzmocniona pychą powoduje upadek cywilizacji. Były już na tej ziemi wyższe cywilizacje niż nasza. Słowa ojca Pio. I co? Nawet ślad po nich nie pozostał. Ziemia zmieliła wszystko. Były to cywilizacje jeszcze przed dinozaurami i obok nich. Potem też coś było i jest nadal. Płytkość przeżywania, dochodzenia do prawdy wykreowała świadomość konsumpcyjną. Bez elementów wrażliwości na ciepłą, oddaną miłość, co poskutkowało w skali setek tysięcy lat zatraceniem zdolności regeneracji komórek. Kiedyś ludzie żyli o wiele dłużej, po 800, po 1000, a nawet wiele więcej lat. Ojciec Pio to potwierdził. W niebiańskich cywilizacjach, gdzie miłość jest najwyższą ideą egzystencji, ciała posiadają bezczasowe, niezniszczalne, wieczne. Jezus o tym opowiadał. Po przemienieniu się na górze Tabor pokazał swe prawdziwe ciało. My też takie posiadamy, ale na razie musimy się zmagać z własną mechaniczną genetyką, co jest bardzo uciążliwe w życiu i poczuciu siebie. Przejdziemy do nieba, odzyskamy swoje oryginalne ciała. Warto czekać i modlić się. Zjednoczenie z miłością umyka już filozofii. To coś innego. Na wyższych stopniach otwarcia duszy wiedza nie jest istotą w poznaniu wewnętrznym i doznawaniu radości. W ogóle nie jest ona potrzebna, gdyż istnienie nie jest oparte na wiedzy. Wiedza świadczy tylko o tym, że w życiu ziemskim są ogromne luki. Ludzka wiedza kształci nas jedynie o niewiedzy, jaką zdobyliśmy przez miliardy lat. Tak, zdobyliśmy niewiedzę. Nie jest to sukces, a porażka. Dlatego im więcej wiesz o Bogu i sobie, tym jesteś większy. Słowa ojca Pio. Bo wracasz do oryginału swojej podstawy bytu. Człowiek cichy i pokorny, mając wiedzę, angażuje się. Użyłby wszystkich środków do tego, by zmienić świat na lepszy. To właściwie jest obowiązkiem każdego żyjącego we wspólnej cywilizacji kosmicznej, w jaką się kiedyś wplątał niefortunnie. Planety niższe od naszej mają poważniejsze problemy niż my. Należy im współczuć i modlić się za nich do Boga. Bo modląc się, wytwarzamy energię miłości dla wszystkich galaktyk. To ważna sprawa dla zbawienia się światów. Piękno musi być widzialne i dotykalne, myślą, mową i uczynkiem. Niebo trzeba widzieć, słowa ojca Pio. Państwo, stwarzając warunki do edukacji, ma jedynie pomóc osiągnąć każdemu swój własny i osobisty cel. Nikomu nie wolno niczego narzucać, jeśli chodzi o wewnętrzne potrzeby człowieka. Człowiek rozwija się etapami. Dziś wie to, jutro już coś innego i tak stale. Są oczywiście pewne wzorce zachowań i należy je respektować.
ażeby system wytrzymał napór problemów, a państwo mogło żyć w spokoju. Tych zasad nie wolno przekraczać, gdyż groziłoby to destrukcją, anarchią i wojną domową. A tego nikt przy zdrowych zmysłach nie chce. Lecz gdy chodzi o wewnętrzne potrzeby i duchową wolność, należy jej hołdować. Każdy umie szukać samodzielnie, choć nauczyciele też są przydatni, a nawet w niektórych przypadkach konieczni. Odnośnie do chrzczenia, małych dzieci nie powinno się chrzcić. Wywraca to porządek miłości i wolności. Postęp i zbawienie nie zależą od chrztu i obrzędów religijnych, ale polegają na dobrym, myślącym sercu. Przypomniał mi się werset ze świętego Pawła, który też do tego doszedł, twierdząc: dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. To daje do myślenia. Chrzest jest zniewoleniem wolności, Paweł to wiedział. Każdy osobiście, jako dojrzała osoba, powinna decydować o tym, w jakiej organizacji pragnie być. Słowa ojca Pio. Jezus został ochrzczony jako dorosły. Sam tego chciał. Każdy system na życie, jeśli ma być użyteczny i nastawiony na dobro człowieka, powinien być oparty bardziej na dobrych uczuciach niż na prawie. Najbardziej wyrażałoby się to w umiłowaniu szukania tolerancyjnej miłości, sięgającej po transcendentalne jej korzenie. Póki tak nie jest, będziemy tupać na siebie. Wolność to przede wszystkim myślenie i wiedza o wyższych możliwościach doznawania rozkoszy duszy. A taką wiedzę można przekazywać z pokolenia na pokolenie. W cichości serca, a zarazem z ogromnym splendorem jej nieziemskich form. Nie w widzimisię urzędników, i nie w bibliotekach ulokowana jest prawda. Prawdziwy skarb ukryty jest w sercu człowieka. Żadne cierpienie, żadne ograniczenie swobód nie jest w stanie tego zniszczyć. Przykładem niech będzie świadomość i nadzieja nieskończona. Prawdę ma się poznawać osobiście. Osoba dążąca do coraz większych przyjemności odkrywa prawa miłości ponadkosmicznej, bardzo swobodnie i bez lęku. Miłość zawsze się rozwija i powraca do tego, co już wcześniej doznała jako świeżość i ostoja zadowolenia. Zawsze są powroty, bo miłość promieniuje we wszystkich kierunkach. Jest jak taniec. Raz w prawo, raz w lewo, raz do tyłu, do przodu. Aby doznać spotkania w uścisku doświadczeń lotnych i przyjemnych, jak perfumy. Filozof i filantrop Jezus uświadomił nam w sposób wyraźny swoimi słowami, że w niebie za mąż się nie wychodzi i się nie żeni. Czyli innymi słowy, na wyższych standardach świadomości nie istnieją śluby, zobowiązania. Istnieje jedynie wolna miłość i bogactwo wolnych doznań. Małżeństwa wymyślone są wyłącznie przez człowieka. Słowa ojca Pio. Głównie w celach prokreacji. W uniwersum świadomości wszyscy należą do siebie. Stanowią jedność, jedną miłość o różnym potencjale atrakcyjności. Niebo to jakby jedna wielka sala balowa,
na której wszyscy świetnie się bawią. Każdy tam posiada swoje majątki, pałace i robi w nich, co tylko zechce. Podróże po niebie są normą. Słowa ojca Pio. Poznawanie wspaniałych krain i doznawanie pięknych przygód. To uczucie posiadamy już na ziemi. Takie małe przypomnienie, jak jest w niebie. Poza tym mamy podobne pragnienia już w tym kosmosie. To dopiero przedsionek, przed tym, co nas spotka po śmierci. Jeśli sobie zasłużymy, oczywiście. Innymi słowy, jeśli nigdy nie porzucimy miłości do wszystkich i całego stworzenia, wtedy nas zaproszą do pałaców, które już na nas tam czekają. Każdy ma swój osobisty i najpiękniejszy, jedyny w swoim rodzaju, słowa ojca Pio. W miłości najważniejsze jest teraz, ale teraz jest zarazem sumą doświadczeń przeszłości i nadzieją przyszłości. Tak naprawdę nigdy nie ma teraz. Cecha jest formą miłości. Cechy się przekształcają, zmienia się też forma. W niebie nie ma się stałych cech. Słowa ojca Pio. Jeżeli połączymy nasze cechy, będziemy jedną przekształconą formą. To, co jest mentalem, staje się naszą rzeczywistością fizyczną. Cokolwiek pomyślimy, formułuje się w konkretne widzenie i odczuwanie. Działa to tak, że mamy pewien zakres widzenia poza pięcioma zmysłami. Te obrazy lub odczucia są naszymi przetransferowanymi przez mózg algorytmami. Mózg ma również dostęp do naszych koncepcji. To wszystko razem się miksuje. W rezultacie, poprzez połączenia neuronowe, konstruuje się schemat najczęściej używanych inteligentnych emocji. Nazywamy je naszym IQ. Za pośrednictwem wyrażonych emocji wyselekcjonowuje się z naszego serca danych mental, który identyfikujemy pięcioma zmysłami i nazywamy rzeczywistością. Każda forma miłości jest windą do nieba rozkoszy. Kto otworzy drzwi miłości, nic więcej nie musi robić. Wiedza pojawia się sama. Niczego nie musimy przeliczać, kalkulować i sprzeczać się o to, kto ma rację, czyja droga jest lepsza. Prawdziwe życie emocjonalne zaczyna się, kiedy pojawiają się te subtelne drgania. Miłość jest szczera i otwarta. Nie ma znaczenia, jaką kto szedł drogą lub jeszcze idzie. Miłość zakrywa to wszystko. Miłość jest jedna, ale ma ogrom barw. Dlatego możemy się nią nieustannie zachwycać. Miłość porusza nasze ciała, nasze myśli, nasze ręce gotowe do pieszczot. Miłość nic nie musi, jest wolna, a wszystko, czego potrzebuje, to chcenie i dawanie.